przyjemny. Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Może w tym czasie szczególnie rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i na modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego, uczestnicząc w świętych obrzędach, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez święta wielkanocne rozpal w nas takie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przez swoje święte rany, jaśniejące chwałą, niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Bogu niech będą dzięki. Jako Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jako Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo.
Raduj się, ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. Niech ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas. O, jak niepojęta jest Twoja miłość,
aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje, oraz noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku. Żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej, teraz w pokoju serca słuchajmy Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud,
jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunku. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe, różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył.
stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto Słowo Boże. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław duszo moja Pana, Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Umocniłeś fundamenty ziemi, nie zachwieje się na wieki wieku. Jak szatą okryłeś ją wielką głębią, ponad górami stanęły wody. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Ty zdroje kierujesz do strumieni, które pośród gór się sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa pośród gałęzi. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Z Twoich komnat nawadniasz góry, owocem dzieł Twoich syci się ziemia. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Błogosław duszo moja Pana. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Módlmy się. Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś. Spraw, abyśmy siłą ducha opierali się powabom grzechu i zasłużyli na osiągnięcie wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka. Wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: Ojcze mój. A gdy ten rzekł: Oto jestem, mój synu, zapytał: Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mu nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł baranka uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę: Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: Na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa. Dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Oto słowo Boże. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Strzeż mnie, módlmy się. Boże Ojcze wszystkich wierzących, Ty przez swoją łaskę pomnażasz na całym świecie liczbę przybranych dzieci. Ty przez paschalny sakrament chrztu spełniasz obietnicę daną Twojemu słudze Abrahamowi i czynisz go ojcem wszystkich narodów. Daj Twojemu ludowi godnie odpowiedzieć na łaskę powołania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje. A wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serce Egipcjan tak, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów tak, że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza.
Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych. Nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci Pana. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Pan wojownik potężny, ten, który jest, brzmi Jego imię. Rzucił w morze rydwany Faraona i wojsko jego. Wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Przepaść ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie. Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Prowadziłeś ich i osadziłeś na górze Twojego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, w świątyni zbudowanej Twoimi rękami. Pan jest Królem na zawsze i na wieki. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Módlmy się. Boże, Ty w świetle Nowego Testamentu objawiłeś znaczenie cudownych wydarzeń dawnych czasów. Morze Czerwone jest znakiem zdroju Chrztu Świętego, a naród wyprowadzony z niewoli zapowiedział tajemnicy ludu chrześcijańskiego. Spraw, aby wszystkie ludy przez wiarę osiągnęły udział w godności narodu wybranego i odrodziły się w Duchu Świętym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Nie lękaj się, Jerozolimo, bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów. Odkupicielem twoim, Święty Izraela, nazywają go Bogiem całej ziemi. Zaiste jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości, mówi twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie, ani cię gromić nie będę. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona, oto ja osadzę twoje kamienie na malachicie i fundamenty twoje na szafirach. Uczynię blanki twych murów z rubinów, bramy twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni całe obramowanie twych murów. Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana. Wielka będzie szczęśliwość twych dzieci. Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. Daleka bądź od trwogi, bo nie masz się czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma on przystępu do ciebie. Oto słowo Boże. Sławię cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. I nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Sławię cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zmieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój, Panie, będę cię sławił na wieki. Sławię cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, dla chwały Twojego imienia pomnażaj potomstwo obiecane praojcom ze względu na ich wiarę. Niech przez łaskę Chrztu Świętego wzrasta liczba Twoich przybranych dzieci, aby Kościół widział, że to, czego oczekiwali święci Starego Przymierza, spełnia się w naszych czasach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan.
Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo On ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan jest moją pieśnią i mocą, i On stał się moim zbawieniem. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdroju zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, ukażcie narodom Jego dzieła. Przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał i cała ziemia niech o tym się dowie. Wznoś okrzyki i wołaj radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest wśród ciebie święty Izraela. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, jedyna nadzieja świata, Ty głosem proroków zapowiedziałeś misteria, które spełniają się w naszych czasach. Umocnij łaskawie pragnienia oddanego Ci ludu, bo tylko z Twojego natchnienia pochodzi wzrost cnót Twoich wiernych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Czytanie z Księgi proroka Barucha.
Bądź posłuszny Izraelu przykazaniom życiodajnym. Nakłoń ucha, by poznać mądrość. Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, którzy schodzą do grobu. Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Lecz któż znalazł jej miejsce, lub kto wszedł do jej skarbców? Lecz zna ją wszechwiedzący i zbadał ją swoim rozumem. Ten, który na czas bezkresny urządził ziemię i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi, wysłał światło i poszło, wezwał je, a ono posłuchało go z drżeniem. Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach. Wezwał je. Odpowiedziały: jesteśmy. Z radością świecą swemu Stwórcy. On jest Bogiem naszym i żaden inny nie może z Nim się równać. Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu Jakubowi i Izraelowi umiłowanemu swojemu. Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy je zaniedbują, pomrą. Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, choć w blasku jego światła. Nie dawaj chwały swojej obcemu, ani innemu narodowi twych przywilejów. Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znane nam to, co się Bogu podoba. Oto słowo Boże. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze. Słodsze od miodu płynącego z plastra. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Módlmy się. Boże, Ty zawsze pomnażasz swój Kościół przez wzywanie nowych ludów do wiary. Spraw łaskawie, aby obmyci wodą Chrztu Świętego doznawali nieustannie Twojej opieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali i z powodu bożków, którymi go splugawili. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy i rozpierzchli się po krajach, osądziłem ich według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i tam, dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje. Podczas gdy mówiono o nich, to jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze swojego kraju. Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli. Dlatego mów do domu Izraela. Tak mówi Pan Bóg, nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które bezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Pan Bóg. Gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zabiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszelkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Rozpływa się we mnie moja dusza, gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu, w świętym orszaku, wśród głosów radości i chwały. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą i do Twoich przybytków. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością. I będę chwalił przy dźwiękach lutni, Boże mój, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Módlmy się.
Boże, Ty nas przygotowujesz do obchodu misterium paschalnego słowami Starego i Nowego Testamentu. Daj nam pojąć Twoje miłosierdzie, aby dary, które przyjmujemy w tym życiu, umocniły w nas nadzieję życia przyszłego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Panie, my błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, Bogiem ta jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który błagasz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który błagasz grzechy świata, czyń błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, Duchem Świętym. Ten uroczysty hymn Chwała na wysokości Bogu nas przeprowadził od Starego do Nowego Testamentu. Za chwilę kolekta, modlitwa, w której zbieramy wszystkie nasze intencje, wszystkie pragnienia naszego serca. To wszystko, co te serca i wypełnia, to wszystko, co nas przynagla do modlitwy. Wśród tych intencji, kochani, dwie chcemy jakoś głośno powiedzieć. Intencja jedna, która była, o którą zostaliśmy poproszeni dzisiaj, żeby się modlić za rodzinę Bartka Sury, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Natomiast Malina dzisiaj modli się za całe duszpasterstwo, za wszystkich, którzy się łączą z nami w transmisji, właśnie tutaj z Maciejówki, w intencji wszystkich studentów, którzy na co dzień to miejsce odwiedzają. W tych intencjach, które w sercu swoim nosicie, chcemy prosić o błogosławieństwo dla was, chcemy prosić o to, żeby Pan Bóg wejrzał na wasze serca i uczynił te serca pełnymi siebie samego. Módlmy się. Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć.
Zatem przez chrzest, zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany, po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż, jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu. Żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Alleluja. 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 Prawica Pańska moc okazała. Alleluja. Nie umrę, ale żyć będę i głosił dzieła Pana. Alleluja. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Alleluja. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszły Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, powstał z martwych. I oto udaje się przed wami do Galilei, tam go ujrzycie. Oto co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością. Pobiegło oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc, witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich, nie bójcie się. Idźcie, oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei. Tam mnie zobaczą. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Ewangelia świętego Jana, czy inaczej może pierwsze słowa, które w Ewangelii świętego Jana wypowiada Chrystus do swoich uczniów, to jest, czego szukacie. Tam, kiedy u Jana Chrzciciela pojawił się, Jan Chrzciciel wskazał, o to jest On, to jest On. I uczniowie Jana Chrzciciela ruszyli za Chrystusem, to Chrystus odwrócił się i zapytał ich, czego szukacie. To są pierwsze słowa, które Chrystus wypowiada w Ewangelii świętego Jana. I potem się coraz częściej pojawia się temat właśnie poszukiwania Chrystusa. Pamiętamy tą sytuację, kiedy był u Piotra, uzdrowił jego teściową, potem całą noc uzdrawiał. To jest zresztą niesłychana scena, kiedy całą noc znoszą do Chrystusa chorych, cierpiących. W nocy to nie było oświetlenia, wtedy nie było, noce były ciemne. I nagle w te noce przynoszą chorych, cierpiących. Chrystus całą noc uzdrawia i potem sobie idzie na wschód słońca. Piotr, jak go odnajduje na tym wschodzie słońca, to mówi, wszyscy Ciebie szukają. Wszyscy Ciebie szukają. Tak jakby za całą ludzkość oznajmił Chrystusowi, wszyscy Ciebie szukają.
chodzimy po tej ziemi i szukamy Chrystusa i poszukujemy Chrystusa. I tak samo dzisiaj ta Ewangelia też, kiedy już końcówka jest, kiedy już jest zmartwychwstały, to anioł mówi do kobiet, które przybyły do grobu: wiem, że szukacie Jezusa. Wiem, że szukacie Jezusa, bo tak jest. Wszyscy ludzie szukają Jezusa. One dziwnie, bo szukały Chrystusa tam, gdzie na pewno Go nie ma. W grobie. Tam Go na pewno nie ma. W 100% Go tam nie ma. I co słyszą? Jak chcecie znaleźć Chrystusa, to musicie udać się do Galilei. Galilea była taką dzielnicą, że tak powiem, w której toczyło się najbardziej zwykłe, codzienne życie. Świętowało się w Jerozolimie, ale życie codzienne, zwyczajne toczyło się w Galilei. Idźmy do codzienności, tam Go spotkamy. Idźmy do naszej, ruszmy się do naszej codzienności i tam spotkamy Zmartwychwstałego. Także w tej naszej codzienności, jaką teraz przeżywamy. Także w tej codzienności. Chciałbym teraz odwołać się do słów, które zostały tutaj wypowiedziane kilka lat temu przez księdza Krzysztofa Grzywocza na rekolekcjach. Słowa, które są bardzo aktualne teraz, myśli, które są niezwykle aktualne teraz. To były rekolekcje, na których Krzysiu nam przypomniał, że Chrystus swoim ubóstwem nas ubogacił. Zostaliśmy ubogaceni przez ubóstwo Chrystusa. Człowiek ubogi to jest taki człowiek, który ma odwagę żyć tym, co istotne. Człowiek ubogi to jest taki człowiek, który ma odwagę zostawić to wszystko, co jest drugorzędne, co jest mniej istotne. I w zasadzie to nasze życie teraz samo do tego nas trochę zmusza, żebyśmy zaczęli żyć tym, co istotne. Nawet okazuje się, że uprawianie sportu, że sympatyczny spacer na słońcu, wyjście na powitanie wiosny należy do spraw drugorzędnych. Bardzo ciekawe odkrycia prowadzimy, co naprawdę jest istotne. No i szukamy. Ostatnio mnie ktoś zapytał: Malina, jak w tym wszystkim znaleźć mądrość jakąś? Jak w tym wszystkim, co się dzieje, odnaleźć jakąś mądrość? Mądrość, sapiencja. Bardzo ciekawe pochodzenie z tego słowa, sapiencja. Od sapere. Sapere wśród wielu znaczeń ma też znaczy też smakować. Smakować coś. Smakować. Jak się idzie do bardzo dobrej restauracji, to w tych bardzo dobrych restauracjach dostaje się bardzo niewiele na talerzu. Czasami jest duży talerz i niewiele na tym talerzu jest. Bo do dobrych restauracji idzie się po to, żeby smakować. I tam jest niewiele. Smakować życie. Człowiek mądry potrafi smakować życie. Człowiek mądry nie musi się obiadać. Wystarczy mu niewiele. Na tym dużym talerzu życia bardzo niewiele potraw wystarczy, żeby smakować, żeby się rozkoszować. Dzisiaj dostałem małą muffinkę, taką niedużą muffinkę. Cytrynową muffinkę. I tak ją złapałem trochę w biegu i tak mówię sobie, no tak trochę. Mała ta muffinka, ale tak głodny jestem, a muffinka mała. I trochę tak na szybcika zrobiłem sobie kawy i spróbowałem tą muffinkę. Przepyszna. Tak dobre muffinki muszą być maleńkie. Nie mogą być duże. Muszą być maleńkie. Posypana cukrem na wierzchu. Bardzo pyszna muffinka. I dobrze, że była taka mała. Smakować życie. Czy w tych warunkach, w których żyjemy, możemy smakować życie? Czy jest to możliwe, żeby smakować życie? Wszyscy wiecie, że mieszkamy tutaj obok pięknego, barokowego ogródka. Jak się wychodzi z naszego duszpasterstwa, to wprost na piękny, barokowy ogródek. I ten barokowy ogródek ogrodzili nam taśmami, biało-czerwonymi taśmami, nie wolno tam wchodzić.
I byliśmy smutni na początek, bo tam na tym ogródku świeci słońce, a na naszej części tutaj nie świeci słońce. I tak nam się chciało, że może by zadzwonić, może jednak by pertraktować, że to jednak tutaj, że to... Jak smakować życie? Jak smakować życie, jak ogródek ogrodzony jest? I tak stałem sobie na tym naszym podwórku i nagle popatrzyłem, tuż obok, za płotem stoi duży blok. W tym bloku mieszkają ludzie w bardzo małych mieszkankach. Dwa pokoiki, kuchnia, niewielki metraż. I nagle sobie uświadomiłem, że to byłoby straszne, gdyby ci ludzie z tych okien musieli patrzeć, jak my spacerujemy sobie po naszym ogródku. To byłoby dla nich wcale nie fajne. I tak sobie pomyślałem, Boże, jak dobrze, że ten ogródek nam ogrodzili tymi taśmami. Bo chociaż troszeczkę możemy być w jakiejś solidarności z tymi ludźmi, którzy mieszkają w tych małych mieszkankach. I teraz sobie wychodzę przed dom i tak sobie smakuję te taśmy, które ogradzają nasz ogródek. I tak się rozkoszuję tymi taśmami, bo dzięki nim możemy być trochę w solidarności z tymi naszymi sąsiadami. I mimo, że 10 lat tu mieszkam, 20 lat tu mieszkam, Boże, 20 lat tu mieszkam, nie znam tych sąsiadów. Nie znam tych sąsiadów, ale dzięki temu jakaś więź się stworzyła z nimi. Dzięki temu jest mi trochę bliżej do nich. Sądzę, że wszelkie czasy, wszystkie czasy są dobre na to, ale także i te czasy są dobre na to, żebyśmy byli ludźmi mądrymi. Ludźmi, którzy potrafią smakować życie. Kiedy niewiele trzeba. Człowiek ubogi to jest taki człowiek, który ma odwagę żyć tym, co istotne, co ważne. A nie potrzebuje spraw drugorzędnych, albo odkrywa, że te sprawy drugorzędne, mimo że czasami są bardzo miłe, ale są jednak drugorzędne. Na wielkim talerzu życia dostajemy bardzo niewiele potraw. Jak w najlepszej restauracji. I możemy je smakować. A Ciebie, Panie Jezu, będziemy nieustannie szukali. Jedno, co wiemy na pewno, to nie ma Cię w grobie. To tam Ciebie nie ma. A pójdziemy już niedługo do naszej Galilei, do naszej codzienności i będziemy szukali wszędzie tam Twojej obecności.
Najmilsi, z pokorą wzywajmy nad tą wodą łaski Boga, Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Michale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami. Święty Macieju, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, módlcie za nami. Święty Grzegorzu, módlcie za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Bazyli, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, módl się. Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święta Benedykto od Krzyża, módl się za nami. Wszyscy święci święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
od zła wszelkiego. Wybaw nas, Panie, od każdego grzechu. Wybaw nas, Panie, od śmierci wiecznej. Wybaw nas, Panie, przez Twoje wcielenie. Wybaw nas, Panie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Wybaw nas, Panie, przez zesłanie Ducha Świętego. Wybaw nas, Panie, prosimy Cię, my grzesznicy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś swoją łaską uświęcił tę wodę, przez którą mają się odrodzić Twoje dzieci. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Twój Syn ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z jego boku wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło Chrztu Świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów grzechu odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego. Prosimy Cię, Panie,
niech przez Twojego Syna stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, w Nim też powstali do nowego życia przez Chrystusa Pana naszego. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego, i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Amen. Teraz, kochani, po odnowieniu przez nas przyrzeczeń chrzcielnych chcielibyśmy zanieść wszystkie nasze intencje, wszystkie nasze modlitwy przez pośrednictwo Chrystusa Zmartwychwstałego do Pana Boga. Módlmy się za papieża Franciszka, aby dobry Bóg umacniał go w prowadzeniu ludu Bożego w czasie epidemii. Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów, wszystkich wiernych, aby razem tworzyli jedno ciało Chrystusowe. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę i również za wszystkich rządzących, aby kierowali się przede wszystkim dobrym obywateli.
Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich samotnych i opuszczonych, aby Bóg pocieszył ich i napełnił swoją łaską. Ciebie prosimy. Módlmy się za służbę zdrowia, wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz analityków laboratoryjnych, o potrzebne siły, zdrowie i aby swoją służbą naśladowali Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chorych, aby dobry Bóg ukoił ich serca i ciało. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji wszystkich uczestniczących w transmisjach na żywo, w intencji całego duszpasterstwa, aby dobry Bóg wysłuchał wszystkie ich modlitwy i wynagrodził trud. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji tej mszy za rodzinę Bartka Sały, o potrzebne błogosławieństwo i wszelką łaskę. Ciebie prosimy. Módlmy się również za Magdę o pomyślny przebieg operacji. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, abyśmy przez łaskę zmartwychwstałego Chrystusa nieustannie żyli dla miłości. Ciebie prosimy. Panie Boże, racz przyjąć te modlitwy, które do Ciebie zanosimy. Racz je przyjąć i spełnić, jeśli taka jest Twoja święta wola, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Oczyście już z płaczący, żale serca wyzujcujcie, wszyscy w Chrystusa bieżący, weselcie się, radujcie, bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja, bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Darmo kamień wagi wielkiej, żyzi na grób wtłoczy. Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli. Na nic straż pieczęć i skała nad grobem Pana się stała. Alleluja, alleluja, niechaj za ciskała nad grobem Pana się stała. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu i spraw, aby ofiara, która wzięła początek w misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I
i z Duchem Twoim. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to jest sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza tej nocy uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, 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 hosanna na wysokości. Hosanna, 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 hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, 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 hosanna na wysokości. Hosanna, 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 hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Boga Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Maciejem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Józefa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysyłaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w miłosierdziu swoim, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. My tu znaku pokoju sobie nie przekazujemy ze względów higienicznych, tak? Natomiast tam, gdzie nas oglądacie na transmisji, to pewnie jeżeli razem gdzieś oglądacie, to pewnie razem mieszkacie, więc to jest ten moment, kiedy możecie sobie gdzieś tam w swoim pokoiku paść sobie w ramiona i się ucieszyć tym, że jesteście ze sobą razem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Tymi z was, którzy dzisiaj przyjmują w czasie tej transmisji Komunię Świętą na sposób duchowy, chcemy się teraz modlić modlitwą papieża Franciszka. Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twojej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki ofiaruje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swojej strony przychodzę do Ciebie. Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Zwycięstwo śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny
aż się grobu miesza. Anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, wróg ten próżny został, Pan z martwych powstał, alleluja. Patrzcie, tak mówi, wróg ten próżny został, Pan z martwych powstał, alleluja. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cheruby, serafinowie, ślubie czystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy. Pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały. Tobie hołdy nieść pospiesza, męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła. Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła, niezmierzonej Ojca chwały, Syna słowo wiekuiste, z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste. Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka, gdy świat zbawić swoim zgonem, przyoblubszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki Tobie, i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn jedyny. Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż od mych grzech, co plami. Gdyż odkupił nas od zbrodni, drogi swojej krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zdej nam stroje. Zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje,
rządźcie broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy, my w dzień każdy władco świata, imię Twoje wysławiamy, powiek wieków nie ustanie, pieśń co sławi Twoje czyny. O w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy, zjadz tą litość w życiu całym, tym co żebrzą Twej opieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Módlmy się. Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś wielkanocnym sakramentem, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, oczywiście ogłoszenia duszpasterskie. Codziennie msze święte o 19:00 i z transmisją w internecie. A jeszcze w niedzielę i w poniedziałek transmisja także audio, wideo, tak jak teraz w Triduum była, a potem już zawsze audio. Co tam dalej? No oprócz tego adoracja Najświętszego Sakramentu w tygodniu codziennie od 9:00 do 18:50, również w sobotę. Spowiedź umawiamy się telefonicznie z księżmi, numery są dostępne na każdej notatce właśnie z niedzieli. Możliwość. Adoracje od wtorku się zaczynają, za to jutro będzie można, jakby ktoś chciał, przyjąć Komunię Świętą od godziny 12 do godziny 18. Będziemy tutaj w kościele czekali na Was. Będzie przygotowana karteczka z informacją na temat tej Komunii Świętej. Jak się zachować, co zrobić, proszę się nie bać, wszystko będzie dokładnie wyjaśnione. Wchodzimy do kościoła, jest trochę czasu na przygotowanie się, będzie klęcznik wystawiony, można podejść do tego klęcznika, uklęknąć i to będzie znak, że ktoś chce przyjąć Komunię Świętą i w każdej chwili ją dostanie. Będzie też potem czas na to, żeby na chwilę dziękczynienia. Jeśli w kościele nie ma nikogo albo jest bardzo mało osób, to można sobie tutaj więcej czasu na modlitwę poświęcić. Gdyby było trochę kilka osób już, no to wtedy można to dziękczynienie jeszcze, nie wiem, po drodze do domu, czy w domu potem jeszcze sobie przesunąć w ten sposób, tak żebyśmy wszyscy mogli tutaj spokojnie Komunię Świętą przyjąć. Prosimy również, aby do kościoła przychodzić indywidualnie i nie korzystać z transportu zbiorowego. Biblia online w Oktawie Wielkanocy codziennie o 12:30. Zapraszamy na rozważanie czytań z dnia. Spotkania prowadzi ksiądz Bartek. I żeby uczestniczyć w audycji, trzeba dołączyć do grupy na Facebooku Maciejówka 2019-2020. Każdego, kto nas słucha, a kto jeszcze nie dołączył do naszej maciejówkowej wspólnoty online, serdecznie zapraszamy. Możecie nas znaleźć na grupie facebookowej i platformie Discord. Wspólnie się modlimy. Codziennie o 15:00 odmawiamy koronkę. O 19:00 odbywa się transmisja audio z mszy świętej. Ona się odbywa i na Facebooku, i na Discordzie. O 22:00 zapraszamy na kompletę. Kompleta już jutro, a jutrznia jutro o godzinie... Jutro nie ma jutrzni. Jutro nie ma jutrzni, tak. Ale kompleta jest o 22:00, także serdecznie jutrznia zapraszamy. Od wtorku jutrznia zawsze o godzinie 8:00. I jeszcze dyżury telefoniczne. No zostawmy, to już jest, na stronie internetowej to wszystko jest, tam można znaleźć takie szczegóły. Będzie też rusza cykl wymiaru wiary, nie od tego wtorku, a od wtorku za tydzień. Tytuł cyklu to jest Małżeństwo od kuchni.
spotkania z zaproszonymi także rodzinami. Zobaczymy, czy tutaj będziemy się spotykali, czy za pośrednictwem internetu. Na pewno można wziąć udział w tych spotkaniach za pośrednictwem internetu i to wytłumaczymy jeszcze dokładnie w jaki sposób. To jeszcze będzie wszystko i na stronie będzie można znaleźć na Facebooku oczywiście takie informacje. Chyba z ogłoszeń wszystko, tak? Tak, wszystko. Ja bym bardzo gorąco chciał podziękować Wam za to, że możemy w ogóle się wspólnie modlić, że możemy razem przeżywać te święta. Sądzę, że dla każdego z nas to jest bardzo ważne, że nie jesteśmy sami w modlitwie naszej, w naszym życiu duchowym. No sporo z nas jest razem w tej modlitwie i także potem w tygodniu i w juczni, i w koronce, i w komplecie. I wielu z Was też rozważa Słowo Boże. Pojawią się też nowe jeszcze spotkania duszpasterskie. Ja nie wiem, czy trochę nie macie już dosyć tego internetu i tego siedzenia przed ekranem. To też trzeba uważać troszkę, jak to porcjować sobie. Chcielibyśmy no, z wielkimi ukłonami podziękować Danielowi za to, że dzięki jego pracy mogliśmy w tak komfortowy sposób brać udział w tym Triduum Paschalnym. Daniel, bardzo Ci dziękujemy, Platformie Dwie Ryby także. No i jestem ogromnie wdzięczny tym, którzy przygotowywali tę naszą liturgię. Mieszkańcom Maciejówki, bo na nich spadło najwięcej pracy i przygotowanie kościoła, i służba liturgiczna, i śpiewy. To jest dużo pracy, a z ogromnym spokojem i tak jakby to było zupełnie coś normalnego, oczywistego. Bardzo, bardzo Wam za to dziękujemy. No i tym, którzy tak pięknie śpiewali, dzięki Wam mogliśmy się modlić. Ja nie wiem, jak tam po drugiej stronie jest, ale ja przyznam się, że dzisiaj to było jedno dla mnie z najważniejszych chyba Wigilii Paschalnych. Najbardziej poruszająca i też bardzo czytania do mnie dotarły dzisiaj jakoś tak zupełnie na nowo. I cała liturgia też taka bardzo prosta, spokojna. Z Adasiem składamy Wam wszystkim życzenia, nie? Tak, żebyście się cieszyli takim smakowaniem życia na co dzień, smakowaniem też świąt, dobrego śniadania wielkanocnego jutro życzymy. Pozdrowienia oczywiście od księdza Bartka Kota. Możecie wysłać mi jakiegoś serdecznego SMS-a. On tam dzielnie z siostrami stoi na straży i nie wpuszcza koronawirusa do Zolu. Walczą dzielnie i tam było też Triduum Paschalne, tam Bartek przeżywał. Bardzo gorąco nas wszystkich pozdrawia. Mamy też bardzo serdeczne i ciepłe pozdrowienia od dwóch biskupów. Zadzwonili biskup Jacek, nasz biskup pomocniczy wrocławski, który prosił, żeby wszystkich Was bardzo serdecznie pozdrowić. I dzwonił też biskup Marek Marczak, odpowiedzialny w Polsce za duszpasterstwo akademickie, też z prośbą przekazać Wam wszystkim bardzo, bardzo serdeczne pozdrowienia, co niniejszym czynie duszpasterzom i wszystkim studentom. Coś jeszcze, Adasiu, musimy powiedzieć? Jutro o 19 się możemy jeszcze spotkać na mszy świętej i w poniedziałek też o 19 w takiej obsłudze, a potem zobaczymy, co dalej, jak to się dalej będzie rozwijało. Co? Jeśli śluby jakieś są planowane w Maciejówce, to będą też transmitowane w internecie. To ci, którzy tam macie swoich znajomych, przyjaciół, którym się zbliża jakiś ślub, to trzeba do nich jakoś tam się dobijać, gdzie i jak można razem z nimi się łączyć w tak radosnych momentach i modlić, i wspierać ich modlitwą także. To prosimy teraz o wielkanocne błogosławieństwo. Ja tylko od siebie dodam, że w minionych dniach mnóstwo jakichś SMS-ów, wiadomości na Facebooku dostałem, jakichś bardzo miłych, bardzo życzliwych z jakimś takim przesłaniem, że jesteście, pamiętacie, czuwacie. No właśnie, no nie wiem co powiedzieć, poza tym dziękuję prostym. Wczoraj byliśmy trochę w kłopocie, bo się okazało, że w czuwaniu nocnym wziął udział 666 osób i próbowaliśmy coś z tym zrobić, z tą liczbą.
No i Malina powiedział, ja już teraz nic nie mogę powiedzieć, bo się będę śmiał. Więc, ale to dobrze, bo Wigilia Paschalna ma być radosna, więc przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Ksiądz Bartek co roku przypomina, ksiądz Bartek Kot, że jednym z ważnych elementów świętowania Wielkiej Nocy jest tak zwany risus paschalis, czyli dowcip wielkanocny. Więc sobie teraz możecie siąść i poopowiadać dowcipy, jak już skończymy tę transmisję. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Wesele królowo miła, bo ten, którego zrodziła, zmartwychwstał Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie. Byśmy się też tam dostali. Alleluja, alleluja. Chrześcijanie, klaszcie dłonie, alleluja. Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał. Śmierci w hańbie tonie, Chrystus włada wraz. Przed zwycięzcą się pokłońmy, który zbawił nas. Starszy wprosz szatana rogi, alleluja. Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał. Chciwe progi wybiódł duszę zną. Uwiec ich anielski nogi odprowadził stąd. Złość na będę ułowiona, alleluja. Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał. Kiedy ciałem utuczona z krwi czerpała sił, padła Bogiem porażona, co się w ciele skrył. Wzięty więźniostwo duch otchłani, alleluja. Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał. Zratowani do niebieskich drzwi, pieśnią psalmem hosannami niebo ziemia szli. Bogu Ojcu chwałę głoście, alleluja. Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał, alleluja.
przed tron Zbawcy pieniaznoście, proście Chrysta łask, a duchowi cześć niech rośnie, jedna w każdy czas. Pozdrawiam mamusię. Witam.